Siemano moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj będzie włosowy. Ja za każdym razem odkładam w nieskończoność nagrywanie tych filmów, bo zawsze mi się wydaje, no co, nic się nie zmieniło, myjesz te włosy, coś nakładasz tam, żel i już. No ale okazuje się, że jakbym miała to przenieść na kwestię pielęgnacji twarzy, to mówię ciągle od nowa, to jest interesujące, więc może te włosowe też kogoś interesują. Dzisiaj mam taką torbę rzeczy, już nawet nie tam, że jakieś pojemniki, kartony, stwierdziłam, że to same wielkie butelki, to już damy to wszystko w takiej wielkiej torbie. Dobra, mam tutaj rzeczy, których już używałam wszystkich, niektórych mało, niektórych dużo i wam opowiem o nich po prostu. Bez żadnej konkretnej kolejności, tak sobie pomyślałam, że po prostu będę wyciągać z tego worka, może to będzie dla was jakieś ciekawe. To w ogóle jest mój hit. To jest szczotka najnowsza od Anwen. To jest chyba rzecz, którą mam najkrócej. O matko, ja się nie spodziewałam, że szczotka może być taka fajna, wiecie co? Bo ona w ogóle to jest taka... What? Ona się rusza z każdej strony. Te włoski, w sensie te takie, te wypustki tutaj, są niesamowicie miękkie, są bardzo łagodnie, tak okrągło zakończone. Nigdzie to nie drapie, to się pięknie ugina. Ja kupiłam moją ostatnią szczotkę i to był Tangle Teaser. Nie wiem ile lat temu, z 7-8. Ja nawet nie wiedziałam ile teraz szczotki kosztują, w ogóle totalnie nie. I jak ta szczotka wyszła, ja ją dostałam w parce od Ani. I tak, dziękuję swoją drogą. I tak na początku to wyciągnęłam ją z tego, w ogóle ucieszyłam się, że jest biodegradowalna, no ale tak popatrzyłam na to i mówię, kurczę. I co z tym teraz, Bożena, dalej zrobić, nie? Wzięłam tak tą szczotkę, mówię, okej, spróbuję wczesać odżywkę. No to wczesałam odżywkę bez problemu najmniejszego, ładnie wszystko tam się rozłożyło. Ja mam co prawda ten mój przedwieczny grzebień różowy, co już ma też chyba 15 lat, albo lepiej. I zawsze jego używam, ale mówię tego dla testu. No tak wczesałam tą odżywkę, wszystko ładnie, nic mi się nie potargało, nic mi się tam nie zaczepiło, mówię, okej. Ale potem... Potem wpadłam na pomysł, żeby włosy, które już są odsączone, przeczesać tylko tym delikatnie i one się wtedy tak rozdzielają na trochę więcej małych takich loczków i wtedy mogę je skręcić. Ja też mam taką szczotkę Denman, którą dostałam, też dostałam od Kerli, pozdrawiam. Także to była szczotka, której ja używałam wcześniej, tylko nie stosowałam jej nigdy tak, jak to się powinno robić, że bierzesz ten jeden kosmyk, przeczesujesz tą szczotką i zawijesz go na palec i coś tam jeszcze. To było dla mnie bez sensu, no bo ja przeczesałam szczotką i był ten sam rezultat, więc nigdy jej tak nie używałam. To jest zupełnie coś innego i jest właśnie taka super miękka, ale to rozczesywanie i to tam rozczesywanie przed ugniataniem, to jest nic. Ja tą szczotkę używam do masażu skóry głowy i robię dosłownie w ten sposób, ponieważ to są bardzo długie włoski, robię w ten sposób, że przykładam, jak już popryskam sobie hydrolatem i wtedy robię dosłownie taki masaż. I wiecie, co się wtedy dzieje? Loki nie są rozwalone! To jest największy hit! Uwielbiam tą szczotkę właśnie za to. I ona nawet nie leży u mnie w łazience, bo ja jej już nie używam do tego wczesywania odżywek, bo robię to dalej tamtym grzebieniem, którym jestem już przyzwyczajona, ale do tego masażu skóry głowy, ona leży u mnie na dole w salonie. Jest tak, że jest salon, jest tam kanapa i na rancie kanapy leży hydrolat melisowy i to naprawdę mega, mega mi odpowiada właśnie do tego masażu, zwłaszcza jak na przykład macie migreny i potrzebujecie masażu tutaj na potylicy, to jest, och, jaka to jest ulga, to nikt tego nie pojmie, dopóki tego nie poczuje, także mega fajna sprawa i jakby mi się zepsuła, na pewno bym kupiła nową, bo jest świetna. O, tu mam rzecz, którą użyłam dopiero raz i nawet nie mogę wam powiedzieć, że jest to dobre coś czy nie, bardzo mi przykro, ale to się złożyło w ten sposób, że aha, co to jest, oczywiście. Bo ja zacznę opowiadać, nie? I mi się przypomni w połowie opowiadania, że hej, pewnie ktoś by chciał wiedzieć, o czym mówisz, dziewczyno. Cantu Complete Conditioning Co-wash. To ma być zamiast szamponu u mnie, tak jak mam te co-washy z dwa, w sumie nie, teraz mam tylko jeden, Fluffy mi tylko został z Harrytail Cosmetics i to są, one mi robią za delikatny szampon. To jest taka odżywka myjąca, taka, którą zamiast szamponu mam używać. Niestety użyłam jej tylko raz i niestety następnego dnia, jak wyszłam z domu, to padał deszcz kosmicznie i przyszłam do pracy, to centralnie mi ciekło i musiałam zawinąć włosy w koszulkę, więc nie mam pojęcia, czy on jakoś super działa, bo używam trochę dłużej, to wam może w jakimś kosmetycznym podsumowaniu powiem, albo jakiś spa dla włosów będę nagrywać, to może wtedy przy okazji, bo tak jak mówię, dopiero miał swój debiut, ale okraszony deszczem. A jak już jesteśmy przy Harrytail, to mam tutaj Lemon Lemura. Ja go polubiłam, naprawdę go polubiłam. To jest bardzo fajny żel, który ma dziwną, sorry, bo znowu jestem na okrągłym, znaczy tym, na krześle od kompa i się trochę kręcę. Bardzo mi pasuje konsystencja tego żelu. On jest taki właśnie pomiędzy kisielem może,
a żelem, tak bym to nazwała. Bardzo łatwo się rozprowadza w dłoniach, bardzo łatwo mi go wgnieść. Nie daje mi jakiegoś super długotrwałego rezultatu. W sensie, jak ja go użyję, to mam ładne loki, tak mniej więcej 2 dni i później muszę zrobić reanimację. Bo aktywację, obojętnie. Bo tej długotrwałości on mi nie zapewnia. Natomiast jeśli chodzi o ten efekt zaraz po wygnieceniu, odsuszeniu i odgnieceniu na sucho, to jestem zadowolona. Będzie, myślę, to jest wow. Myślę, że to będzie rzecz, którą będę miała zawsze u siebie w łazience. Niestety z melonem to tak już nie wyglądało. Ja próbowałam ze wszystkim. Naprawdę, to była krucjata moja, żeby melon zadziałał na moich włosach, ten drugi żel, właściwie ten pierwszy. I tam niestety ani solo, ani rozcieńczony z wodą, ani z jakąkolwiek odżywką bez spłukiwania, którą miałam w domu. Zawsze było tak, że miałam trochę przy skórze głowy skręcone, potem takie długie, proste stronki i na dole może trochę skręcone. Nie mogłam sobie z tą konsystencją poradzić za nic, bo on był tak ciągnący i tak lepki, że go bardzo nierówno rozprowadzałam i nawet tak bardzo chciałam zobaczyć, czy on się uda, że jak byliśmy na urlopie, to poprosiłam Madzie Curly Madland, żeby mi umyła włosy i wygniotła i zobaczyła, czy tam to ze mną jest coś nie tak, że nie umiem go użyć. No i ona to pięknie podsumowała, że to nie jest tak, że są złe te loki, ale znasz swoje włosy i wiesz, że one mogą wyglądać ładniej. I dokładnie tak u mnie było, więc mój melon poleciał do mojej drugiej kręcono włosy koleżanki. Tu mam jeden powrót, to jest szampon z Biotuju Shine Elasticity Protection. Ja kiedyś kochałam całą tą linię i tak bardzo, bardzo chętnie wracałam do tych kosmetyków, a miałam zero świadomości na temat tego, jakie są moje włosy wówczas, więc teraz z przyjemnością wracam do tego, żeby ułożyć je po prostu odpowiednio w tej mojej pielęgnacji. Bardzo lubię ten szampon ze względu na to, że mogę spokojnie umyć skórę głowy, nic mnie nie swędzi, nic mi tam się nie łuszczy. No i to właściwie tyle. Dobrze myję, nic mnie nie swędzi, nic się nie łuszczy. To jest rekomendacja dla mnie tego szamponu. Aha, i dobrze domywa. Jak mam na przykład... Na początku się obawiałam, że tych wszystkich właśnie BS-ów, żeli i tak dalej, on nie będzie w stanie wypłukać, ale absolutnie tak się nie dzieje. No, normalnie domywa, także jestem zadowolona. Tutaj mam rzecz, którą przyniosłam do tego odcinka, bo rozmawialiśmy o tym ostatnio na Instagramie i zanim ją oddam dalej, to postanowiłam, że przyjdę i tu Wam powiem, jak to wygląda. Curl Keeper Total Control for Frizzy Hair. Ja naprawdę nie rozumiałam tego produktu. To jest niby żel, ale on się leje jak woda. On ma dosłownie taką konsystencję jak taki kompot, tak bym powiedziała, taki trochę gęsty kompot. No i to ma być coś, co zapobiega puszeniu, no i teoretycznie to można go używać jako żelu, albo można go używać, jak się używa też innego żelu, albo można go używać jako BS-a. I tak pytałam Was na Instagramie, bo mówię, używam tego i on nic nie robi. W sensie, ani ja nie mam skrętu trwałego, bo włosy mi się rozprostowywały po 2 godzinach. Nawet nie, że w deszczu, tylko w normalnych warunkach, co mi się nigdy nie przytrafiło z żadnym innym kosmetykiem. Przed tym puszeniem też mi nie chronił, przed jakimś, nie wiem, wilgocią w powietrzu też nie chronił. No i jak to miało być tak, że nakładam BS-a i żel i mam loki, a potem w innym myciu nakładam BS-a i to i żel i mam dokładnie ten sam rezultat, no to jest dla mnie po prostu zbędny krok. Więc dawałam mu wiele, wiele szans. Tutaj jest daleko za połową w tym opakowaniu. Naprawdę wiele razy próbowałam i po prostu on jest dla mnie takim zbędnym produktem. Oddam go komuś innemu i poproszę o informacje zwrotne, jak będzie czas na denko, to wtedy przyjdę i Wam powiem, jak to się na innych włosach sprawdziło, bo u mnie to, mówię, taki totalny zbędny krok. O, mam jeszcze jedną nową odżywkę bez spłukiwania i tak właściwie to jest jakiś bardziej taki krem modelujący. Inside Styling Shaping Cream. Tak to oni nazwali. I to jest niby Stronghold. Ja się bardzo nie zgadzam z tym. To nie jest Stronghold. To jest po prostu taki dobrze dociążający krem stylizujący. W sensie, jak go używam jako BS-a, jako tej odżywki bez spłukiwania i potem dołożę trochę żelu, to jest git. Naprawdę, o tu na przykład z tym żelem, to duo tutaj, to cacuszko. Nawet sobie zrobiłam zdjęcie na telefonie, żeby zapamiętać, które z którym mi tak ładnie poszło, jak szłam kiedyś na jakieś tam wyjście z Michałem. Natomiast jakbym miała użyć tylko tego, no to moje loki, one są takie trochę dociążone, w sensie takie trochę są sklejone, ale tam definicje jakieś, żeby było widać dokładnie, gdzie jest loczek, to nie ma w ogóle, więc on się nadaje mi tylko z jakimś tam żelem. Do samej stylizacji to nie wiem, może jakby ktoś miał jakiś typ skrętu trzeciego, jakieś bardzo suche włosy, wysokoporowate, to może by tam się coś udało, ale z tym Stronghold to tutaj bardziej tak strong imagination, tak bym powiedziała. A tego też jeszcze nie okiełznałam i też trochę go nie rozumiem. To jest taki krem do stylizacji, odżywczy krem do układania włosów, kokos i kwas hialuronowy z Sobioetic. Ja go Wam chyba pokazywałam w nowościach i też go używałam wielokrotnie. Na ten moment to jest trochę na tej zasadzie, że solo w ogóle nic on nie robi. W sensie, że nie ma opcji, żeby moje włosy nim jakoś wystylizować, bo ja nawet jak wygniatam, to one normalnie mają, no tak
póki są wilgotne, to jeszcze mają jakiś tam kształt, ale jak wyciągam je z dyfuzora, jak używam tylko tego, bez żadnego żelu, to wyciągam je z dyfuzora i centralnie jak stygną, to widać, jak się rozprostowują, więc pod tym kątem on nic nie robi. W komplecie z jakimś żelem, to już jest całkiem spoko, zwłaszcza jak mam żel, tak jak teraz mi się skończył akurat, ale miałam taki z Bioturm i tam dużo ludzi się martwiło, że taki w kolorowym opakowaniu, że będzie wysuszał, bo ma alkohol. U mnie niespecjalnie wysuszał, ale ja go zawsze używam z jakimś BS-em, to z tym było bardzo spoko, tak jak mówię, solo to tak nie bardzo i ona się trochę, to się trochę zachowuje jak po prostu odżywka emolientowa. Ja mam takie wrażenie, że jak za długo mam to na włosach albo za dużo nałożę, to tak jakbym przeemolientowała odżywką. Nie wiem, czy jest to możliwe, czy jest to w ogóle jakaś totalna moja tutaj wróżba z głowy wyciągnięta. Jeśli ktoś ma jakąś świadomość i sensownie może podpowiedzieć, to bardzo poproszę, bo ja naprawdę się wysilam, nie? To jest tak, że ja robię notatki ostro, ja się do tych odcinków o włosach to bardziej przygotowuję niż do jakichś innych takich, co mi się wydają skomplikowane, bo wiem, że jak coś powiem źle, to wszyscy będą zdenerwowani. No może nie wszyscy, ale wszyscy ci od włosów, to na bank. Mam też nową odżywkę, już nie bez spłukiwania, tylko po prostu zwykłą odżywkę. To jest odżywka z Basic Lab, która nazywa się po prostu odżywka do włosów kręconych. O niej też nie mam za dużo do powiedzenia, bo użyłam jej dopiero 3 razy, czyli 3 tygodnie temu ją otworzyłam. Ja jej używam tak, jak już mnie tak poniesie, że nałożę sobie na przykład na zwilżone włosy odżywkę proteinową na chwilę, tam na 3 minuty, 5 minut, pod prysznicem umyję skórę głowy jakimś szamponem albo takim właśnie tam kołoszem i wtedy potrzebuję od tej wysokości nałożyć na te rozjaśnione końcówki jakąś odżywkę, żeby je trochę dociążyć, to właśnie sięgam po tą. I po tych 3 użyciach mam ogólnie bardzo dobre wrażenie. Poużywam jeszcze dalej, jak gdzieś będę w okolicy połowy opakowania, to też Wam wrócę zaraportować, albo gdzieś w podsumowaniu kosmetycznym, albo w jakimś tam innym odcinku, ale na pewno dam znać, bo dużo osób mnie pytało o to, czego też trochę nie rozumiem, skąd się wzięły pytania do mnie o produkty do włosów, ale staram się, nie? Staram się, wysilam, żeby Was nie zostawiać tak kompletnie bez niczego. Tu mam też taką trochę nowość, trochę hit, to nie jest nowość na rynku, to już jest dawno, po prostu ja zaczęłam tego używać, bo nareszcie skończyłam po tysiącach lat ten olejek do odgniatania i do zabezpieczania końcówek z Equilibry. Ja nie wiem, ile ja go miałam, naprawdę, to był już kosmetyk taki z kategorii, że ktoś zmieścił litr w 10-mililitrowej butelce, naprawdę, był mega wydajny. To się nazywa Happy Ends. Jest to właśnie takie serum na końcówki do zabezpieczenia i właśnie do odgniatania go używam, do odgniatania sucharów. Jak miałam to w słoiczku, takie w stałej formie, nie byłam w stanie kompletnie tego okiełznać, to był dla mnie kosmetyk nie do użycia, w sensie takim, że nawet jak mi się już udało wybrać z opakowania i rozgrzać w dłoniach, to zawsze mi się wydawało, że mam tego albo za mało, albo za dużo i albo sobie zrobiłam tak, że miałam włosy, które wyglądały na tłuste, albo miałam włosy, które wyglądały, jak mnie odgniotło suchą ręką i w końcu się poddałam po tam, nie wiem, 40 próbach, tak, byłam zdeterminowana. Po 40 próbach je oddałam w dobre ręce i tam nie było problemu, jakoś każdy jednak sobie radził, oprócz mnie z nim. I kupiłam wtedy to. I ten naprawdę mega mi odpowiada. To jest bardzo luźna konsystencja, to nie jest ciężki olejek i tak jak mówię, on jest, to widać, że to zrobił człowiek, który się na włosach zna i wie, co robić z tym. Wystarczy odrobinę, dosłownie kilka kropli tą pipetą na tutaj w zagłębienie dłoni sobie wylać, rozcieram w dłoniach, rozklepuję z jednej, z drugiej strony, elegancko się rozprowadza. Trochę zapach ma mocny, ale to wszystko z Anwen tak mocno pachnie. Ja wiem, że większość ludzi lubi mocne zapachy, więc gdzieś tam się z tym godzę, ale dosyć szybko ten zapach wyparowuje i to ja mu tak liczę na plus. Myślę, że zostanę z nim na dłużej. Nawet nie wiem, czy będę w ogóle próbować jakichś innych. Skoro ten mi odpowiada, to myślę, że po prostu go zostawię na długo, długo. Teraz jestem gdzieś w 1/3 butelki, czyli pewnie za 1,5 roku będę potrzebowała następnego. I wróciłam do mojego starego hitu, do mojego absolutnie starego hitu. Hair Mask Rejuvenate Moisture Anti-Age. Kto pamięta, ile ja zużyłam tych odżywek? Ile razy one były prawie w każdym denku? Tylko, że kiedyś mi taka maska starczała na... Żebyście mieli ogląd, moment. To jest ile? 200? 200 ml. Kiedyś mi taka maska starczała na 4 użycia na przykład, albo 5. Także a propos ciężkiej ręki, teraz mi starcza na wiele dłużej. To jest proteinowa maska i ja tak... teraz rozumiem, dlaczego ona mi wtedy tak odpowiadała. Bo moje włosy kochają proteiny. I nawet jak wtedy je uparcie czesałam, rozczesywałam i starałam się, żeby one były gładkie, to one faktycznie były gładkie i były miękkie i elastyczne, dlatego że po prostu kochały proteiny. I teraz wróciłam ją, znaczy wsadziłam ją z powrotem do mojej tej rutyny pielęgnacyjnej włosowej. Tylko że nie robię w ten sposób jak kiedyś, że ją nakładam, a potem wszystko wyczesuję i tak dalej, tylko robię tak, że
że... Aha, i nie trzymam jej długo. To jest też... Myślę, że dlatego ona mi wówczas odpowiadała, jak ją kupowałam kiedyś dawno, bo ja ją nakładałam na chwilę. W sensie takim, że jak nałożyłam jakąś odżywkę, obojętnie jaką, nie zwracam uwagi, czy to emolientowe, czy jakie, nałożyłam jakąś odżywkę, umyłam skórę głowy i włosy szamponem, a następnie nakładałam tą odżywkę jako takie drugie o, które w ogóle nie było tym drugim o w rozumieniu włosowym, tylko po prostu to była drugi raz odżywka. I w tym czasie tam, nie wiem, szybko robiłam peeling, spłukiwałam, więc to było krótko na włosach i dlatego działało dobrze. A jak się przesunęłam na tą pielęgnację całkiem na początku, jak Madzia mi właśnie wytłumaczyła, co i jak powinnam robić, i trzymałam te maski pod czepkiem po pół godziny, po 40 minut, to jak ja trzymałam maskę tą tak długo na włosach, to one były przeproteinowane i dlatego się nie chciały skręcać. I dopiero ogarnęłam, że moje włosy bardzo lubią proteiny, ale na niezbyt długi czas. W związku z czym ja właśnie na przykład spryskam wodą włosy, nałożę sobie to, wtedy wbijam pod prysznic, tam nie wiem, zrobię demakijaż albo demakijaż robię przed wejściem pod prysznic i wtedy wchodzę, myję skórę głowy, nakładam jakąś drugą odżywkę, właśnie powiedzmy od ucha w dół, emolientową albo tam jakąś, którą akurat wpadnie mi w rękę, żeby nie robić po prostu dwa razy protein i wtedy jest super. Także do niej wróciłam, nauczyłam się jej używać zgodnie z tym moim nowym systemem. I tak, ta miłość, która już była, była i ja tak z przykrością bardzo odstawiałam tą maskę. Teraz mamy ogromny powrót i cieszę się, że udało mi się znaleźć sposób na to, żeby ona działała, bo super jest ta maska. I na koniec mi został też produkt nowy, który na początku to tak mnie trochę przerażał, nie ukrywam. To się nazywa Pina Locada. Mgiełka do reanimacji. Ja muszę ją powiedzieć z akcentem, nie? Przepraszam, to jest, nie ma innej możliwości. To musi być Pina Locada. Ona nie będzie inaczej powiedziana nigdy, także już od razu mówię, jak kogoś wkurza, to proszę się z tym pogodzić, bo to się nie zmieni. Mgiełka do reanimacji fal i loków, też z Anwen, razem z tą szczotką do mnie przyszła. I ja to tak na początku trochę jak pies do jeża podchodziłam, bo mówię, okej, do reanimacji ja prawie nie robię, ale od czasu, jak używam tamtego lemura, to ta reanimacja się zdarzała, więc kilka razy próbowałam. I teraz tak, tutaj była informacja, że można albo zmoczyć włosy, w sensie spryskać wodą i wtedy nałożyć to, albo można tym spryskać. I o ile moje są cienkie i da się naprawdę zrobić, powiedzmy tam, 3 szoty z prawej, 3 szoty z lewej, ścisnąć i one są zreanimowane i tyle wystarcza, to myślę, że jeżeli włosy są grube i gęste albo macie bardzo długie, to Wam starczy, to nie wiem, na 4 razy taka butelka, jak ktoś by chciał całe zmoczyć tak naprawdę do maksa. Jak się chce tylko właśnie tak trochę spryskać i podkręcić, to jest spoko. Ja mam właśnie dzisiaj reanimowane tym. Nawet nie suszyłam tego dyfuzorem, tylko centralnie zrobiłam coś takiego, że stanęłam przed lustrem, prysnęłam za 3 razy, właśnie tak ścisnęłam, ono szybko odparowuje, bo jak się niedużo tego da, to nie potrzeba suszarki, więc dla mnie spoko, nie? Jak na włosy, które były już naprawdę dawno temu myte, to spoko wyglądają. No co? Śmierdzący ludzie też potrzebują miłości. A tak bez kitu, miałam 4 dni temu, ale teraz jest wilgotno i co trochę mi się tam rozprostowują. Więc jeśli chodzi o tą reanimację, to ja sobie z tym radzę, nie? To jest, czyli dla laików się nadaje. Jeśli chodzi o inne zastosowania, to ja sobie obczaiłam, że to będzie dla mnie produkt do właśnie bardziej do innych rzeczy niż do tej samej reanimacji, bo na przykład jak mam taki dzień, że nie chcę za bardzo stylizować włosów, bo na przykład nie mam czasu, albo wiem, że będę nosić czapkę i tak, i to nie za bardzo będzie sens stać i suszyć i kręcić i w ogóle, żeby to się zaraz rozwaliło, to robię w ten sposób, że nakładam tylko na włosy umyte odrobinę jakiegoś BS-a. I tak wgniatam, ale naprawdę mało. Taką ilość, ja wiem, jak ziarno grochu może, no może fasoli jaś, bo wiecie, że ja mam ciężką rękę do kosmetyków włosowych. Więc wgniotę sobie trochę tego BS-a i zostawię włosy do naturalnego wyschnięcia. I ten BS jest tylko po to, żeby one nie były jak pióra, nie latały tak w każdą stronę, tylko żeby jakieś były trochę takie obciążone, dociążone. I to mi odpowiada. I na przykład jak zrobię sobie tak, że nałożę tego BS-a, wieczorem te włosy mi wyschną, pójdę spać i wstaję rano i one są takie trochę w nieładzie, to wystarczy tylko tym prysnąć za 2 razy i one się trochę uspokajają. Nie powiedziałabym, że one są wtedy pokręcone, one nie wiadomo jak, bo one nie były wystylizowane. Ale jak mam takie bardziej fale, jak czasami na Instagramie widzicie, takie mam właśnie nieraz takie hollywoodzkie trochę, no to właśnie tak zrobiłam, że poszłam spać tylko z naturalnie wyschniętymi włosami z odrobiną BS-a i potem popryskałam tym. Bo już, tak jak mówię, mam to od chwili dłuższej i całkiem mi się sprawdza. To jest moja ulubiona opcja z tym produktem. I jeszcze czasami, jak właśnie zmoczyło mi głowę i wiem, że już teraz nic nie uratuje, bo w pracy nie mam suszarki, to robię sobie tak, że pryskam tym
bo mam drugą, jedną dostałam, bo zdążyłam już jedną kupić, także mam dwie. I robię w ten sposób, że po prostu zbieram wszystkie włosy do góry, spryskuję trochę tym produktem, zawijam w taki kołtun duży, ale luźny bardzo i zakładam tą gumkę, taką sprężynkę, ale nie, że ją przeciągam wiele razy, żeby był ciasny kok, tylko po prostu tak ją rozkładam i puszczam. I ona ściska te włosy na górze, znaczy nie ściska, tylko tak trzyma, żeby się nie rozsypywały i one tak schną. I jak tak mi wyschną, to później wyglądają jak taki całkiem ładny, gładki koczek loczek z koczka. Za bardzo zdrobniałe. Takie loki, które z koka zostały zrobione, nie? Pójdźmy w tą stronę. I to też mi się bardzo fajnie sprawdza. Myślę, że jak ktoś ma takie włosy, ja wiem, falowane może? I by chciał sobie tak zrobić, że jakieś takie na przykład jeden tu, takie małe koki i wtedy prysnąć trochę te włosy tym, to jest dosyć szybko odparowuje, więc nie powinno być problemu. I potem po rozpuszczeniu to są takie trochę pogięte. Nie wiem, czy to jest przydatne i pomocne dla kogoś. Ja to tak widzę, że to tak by się tutaj sprawdziło. Trochę zapach jest mocny. Ponownie, no jak to Anwen, ale jak mam spięte włosy, jak sobie tak zrobię, że napryskam tego na koka, to naprawdę to czuję, to jeszcze godzinę później, jak one są tutaj w jednym miejscu, ale jak spryskam tak jak teraz i odgniotę potem, to ten zapach dość szybko odparowuje, więc nigdy mnie nie zadusił, poza tym też ja nigdy nie zrobiłam tak, że wzięłam te włosy i po prostu pryskałam, żeby z nich ciekło, nie? Więc to taka sytuacja. I jak prysnę tym, to już nie dokładam żadnego żelu. Tylko w sensie jak tą reanimację robię, to faktycznie używam tylko tego. I do tych moich cienkich piór naprawdę się dobrze tutaj zachowuję. Więc tyle mogę Wam powiedzieć na ten temat. Jeszcze inne mam maski na oku, na które czekam. I mam jeszcze dwie rzeczy w łazience, które są otwarte, ale dopiero po razie użyłam. I jeszcze mam ze trzy produkty, które już są zapisane do sztosik za grosik, ale Wam nie powiem teraz, żeby nie było jakichś spoilerów, tylko dopiero opowiem Wam później. Więc tak zamotałam się trochę w tych produktach do włosów. No ale cóż, idziemy w to, damy radę na pewno. Teraz to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że nie widzieliście tego, ale ja właśnie widziałam, jak moja ślina leci w kierunku obiektywu. Boże, co za dzień. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to był w jakikolwiek sposób przydatny odcinek. Albo chociaż, że się pośmieliście razem ze mną. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie! No, ale tutaj ale co znalazłam tam, gdzie komar ugryzł. Gryźć w głowę? No ej, jeden tu jeden i na łydce na dole. Najgorzej. To pa.